ludzka, ale chrześcijańska. Jest bardzo ważna w sposób, szczególnie w czasie tradycyjnym. 7 września arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył kongregacji duchowieństwa archidiecezji lwowskiej w pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Zjazd duchowieństwa był połączony z Dniem Młodzieży. Po wspólnej adoracji księża i siostry zakonne wysłuchali konferencji o posłudze kapelana, sióstr zakonnych i duchowieństwa w czasie wojny, którą wygłosił biskup Paweł Honczaruk, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej. Mszy świętej koncelebrowali także biskup Edward Kawa, biskup senior Bronisław Bernacki oraz biskup Paweł Honczaruk, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporowskiej, który wygłosił kazanie podczas Eucharystii. Na zakończenie mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki tradycyjnie wręczył medali błogosławionego Jakuba Strzemię ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju naszego kościoła lwowskiego. Нагороджується ксьонц Роман Тварук з Товариства Христа для закордонної полонії. Нагороджується Пападіна Ірина з парафії Святого Лаврентія в Жовкві. Нагороджується Буда Богослава з Жешева. W czasie wojny i za tę nadzieję, którą niesiecie waszym wiernym i pośród tych, z którymi się spotykacie, za modlitwę zorganizowaną, też pomoc humanitarną. Pielgrzymka bez kleryków, księży i sióstr zakonnych byłaby niemożliwa. Mam do czynienia, o czym z tym człowiekiem mam rozmawiać i tak dalej. A jak ja wiem, to ja się też wcześniej mogę jakoś do tego spotkania przygotować. I wtedy to myślę, że jest i na korzyść naszą. Do spowiedzi, bo chcę być łasce uświęcającym. I tutaj ogromna też prośba do księży, bo wy będziecie mieli kontakt z tymi apostołami nadziei. Pomóżcie im, bo może być tak, że przyjdzie do was i powie, chcę się rozpowiadać.